ludzie mają cały park, ale muszą chodzić mi w kadrze. Nie wiem, co oni mają takie parcie na szkło, czy zboczenie, ale no... Rowerów, tak, znowu kurwa, ktoś musi przejść. Hola todos, witam wszystkich, jest niedziela, godzina 9:00, to nie może zabraknąć filmu od łysego. Przedstawiam wam dzisiaj, moi drodzy, listę, oczywiście bardzo subiektywną, z kolejnością, jak to zwykle bywa, losową, 10 aktywności, które łysy polecam. No i tyle, no i co, i zapraszam do oglądania, lecimy! 10. Hiking, trail running, nordic walking w górach, no wszystko co sobie wymyślicie. Słuchajcie, Gran Canaria ma około 50 km średnicy, ale jest dosyć pofałdowana. Znaczy mamy góry na środku i mamy bardzo dużo wszelkiej maści kanionów, wąwozów, do wszystkiego po drodze. Co jest ciekawe, też często co wąwóz jest trochę inna szata roślinna, w związku z czym jest to dosyć ciekawe. Ale jest to świetna okazja, żeby sobie po prostu połazić. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, no to wszystkie tutaj na południu. Jest dość płasko i już tutaj można sobie pochodzić troszeczkę dla tych mniej wprawionych, no dla bardziej wprawionych. Wysokie góry, Pico de las Nieves 1949, Roque Nublo 1817, w związku z czym no nie są to jakieś super wysokie góry Himalaje, ale wydaje mi się, że już śmiało można sobie tam pohasać. Numer 9, rowery i to wszelkiej maści, nawet BMX-y. Jestem na skateparku, hulaj dusza, kto chce może się wyszaleć, aczkolwiek zapewne większość ludzi interesują te odrobinkę większe. Najwyższy szczyt niemal 2000 metrów, no to tak obrazowo troszeczkę mniej jak rysy, z 500 metrów mniej jak rysy i można tam wjechać rowerem na szczyt, więc grewele, szosy, pełną parą. Spotkałem jeszcze, jak pracowałem w hotelach, wiele grup z klubów, które przyjeżdżają tutaj w zimie normalnie potrenować 2 tygodnie. To tak konkretnie, że na te 2 tygodnie to jest 12 dni treningowych po 100-200 km. I szczególnie właśnie zimą. Jeżeli chodzi o rowery MTB, to chyba najlepszą rekomendacją będzie Maja Włoszczowska, nasza olimpijka, która co roku w styczniu przylatuje tutaj trenować, co w tym roku była również. Także możecie obczaić sobie na jej social media. No do tego wiadomo, mnóstwo rowerów miejskich, którymi sobie można śmigać tutaj po takich ścieżkach rowerowych, elektryki i tak dalej. A w Amadores nawet, moi drodzy, rowery wodne. Numer 8, no to zobaczyć wyspę w jakiejkolwiek postaci, to już nie chodzi o wycieczki ze mną, no chociaż wiadomo, że najlepsze to z łysym, jeżeli chcecie zobaczyć Gran Canarię, ale nawet jak już nie chcecie być z nikim, chcecie być sami, po prostu wynajmijcie auto, wsiądźcie, zobaczcie co można zobaczyć, albo nie zobaczcie i nawet lećcie przez wyspę, przejechać się z północy na południe, ze wschodu na zachód. Mistrzostwo świata, no jak macie chorobę lokomocyjną, no to weźcie sobie biodraminę i jest pięknie. Jedna z fajniejszych rzeczy, naprawdę różnorodność Gran Canaria, zresztą nie bez powodu się na nią mówi kontynent w miniaturze. No powala, co tu dużo mówić. Dalej mnie zachwyca, mimo że mieszkam już tu kilka dobrych lat. Następny punkt, moi drodzy, wszelkiej maści safari. Tylko proszę, nie spodziewajcie się tutaj słoni, żyraf czy czegokolwiek. No bo już miałem taką reklamację kiedyś w hotelu, że co to za jeep safari, jak nie ma lwów? Tomek, no co to jest? Całkiem fajny pomysł, jeżeli chcielibyście sobie zobaczyć trochę tej dzikszej części Gran Canarii. Do tego buggy safari, czyli te takie łaziki albo kłady. Wycieczka około 2-3 godzin, zależy od pakietu. Też jest spoko, różnica jest taka, że po prostu samemu się prowadzi, ale też taki dirty experience, wiecie, no, że się białych koszulek nie bierzcie, o tak, bo już nie będą więcej białe. I trzeci produkt jakby z tej grupy to będą jetski safari, czyli skutery wodne, natomiast nie ma czterech boi i się lata w kółko jak pajac, tylko się leci wzdłuż wybrzeża, ok? Czyli zaczynamy w Pasito Blanco. Jest godzina, są 2 lub 3,5 i teraz połowę czasu w jedną stronę lecimy wzdłuż wybrzeża, oglądamy jaskinie, klify i tak dalej.
i wracamy z powrotem drugą połowę czasu. Produkt o tyle fajny, że nie jest nudny, no i też można coś zobaczyć po drodze Gran Canaria z innej perspektywy. Jeżeli nie chcielibyście sobie iść na łódkę, no to też może być sposób, jak zobaczyć Gran Canaria z zewnątrz. Jak już wspomniałem, katamaran, to lecimy łódki. Moi drodzy, mamy trzy główne rodzaje atrakcji związanych z łódkami. Pierwszy to jest taxi boat, które nie polecam, ponieważ ma najdroższą relację ceny do czasu spędzonego na łódce. Jest największa masówka i najgorszy serwis tak naprawdę. Druga, Delphin and Whale Safari, czyli szukanie delfinów i wielorybów w oceanie. Charakteryzuje się to tym, że wypływamy prosto paddle w ocean, w związku z czym dla tych, którzy nie lubią bujania, to nie do końca to polecam. Często mamy z dziećmi to biorą, myśląc, że 2,5 godziny jest lepsze niż 4 na katamaranie, ale te 4 to jest z przerwami i przy brzegu, a nie 10 mil od brzegu. A niektóre łódki wypływają tak daleko, również w niektóre dni, no bo tak naprawdę zależy, gdzie te delfiny są, oni je po prostu lokalizują za pomocą urządzeń na łódce i po prostu za nimi podążają. Zdecydowanie bardziej to polecam niż Palmito Spark. Natomiast mówię, no należy się przygotować na to, że może troszeczkę po prostu bujać. A trzecia moja ulubiona grupa to wspomniane już katamarany all inclusive. Moi drodzy, wchodzicie w zapłacony ticket i macie w opór alkohol, jedzenie, często snorkeling, jazdę na bananie, zniżkę na skutery wodne, parasailing. Moim zdaniem najlepsza relacja jakość-cena to jest raz, dwa, największy fan, często nie pamiętam, jak wracam do domu i jest pięknie po prostu. A no i mówię, te sporty wodne dodatkowo można sobie dokupić, więc i trochę adrenaliny też można dorzucić. No, Łysy poleca, z tym mogę Wam pomóc, dawam kilka łódek, wiem co mówię, byłem na wszystkich. Do tej grupy również zaliczam prywatne jachty, jeżeli ktoś ceni sobie prywatność i jest w stanie za nią zapłacić, to 3-godzinne rejsy, max 8 osób na małym kameralnym jachcie, tylko z kapitanem, szoferem, no to jest już inna jakość, to jest też spoko. Zostajemy w temacie wody, następna rzecz, windsurfing and kitesurfing. Generalnie, co tu dużo mówić, Pozo Izquierdo na Gran Canaria to jest tak jak dla windsurfingu, oczywiście jak Mekka dla muzułmanów. Naprawdę, no Teneryfa i inne wyspy to mogą tam pięty lizać. Na Pozo zrobili bana na kajty i zresztą od 30 lat niezmiennie. Oprócz zeszłego roku oczywiście są organizowane Mistrzostwa Świata w windsurfingu, jeżeli chodzi o wave, czyli skakanie i jeżdżenie na fali. Także spoty są naprawdę konkretne. Kawałek dalej Baja de Formas jest świetna do nauki, ponieważ jest zero fal, a ten sam wiatr. Generalnie żagle używa się małe, warto spróbować, jest świetnie, ale don't worry, kitesurfers, dla Was też coś się znajdzie, czy w Playa del Inglés, czy w El Burero. No też jest parę spotów do latania na kitesurfingu, po prostu z racji kultowości Pozo Izquierdo pozostał on tylko dla windsurferów, a cała reszta wyspy jest do dyspozycji kitesurferów. Jest 6 bofortów, to tu wali chyba do 100, a bywa, że i więcej. No zresztą zaraz Wam pokażę jakiś film tutaj, jak to wygląda w lato. Moi drodzy, szedłem na plażę, ale już spaliłem głowę i wracam do auta, bo zapomniałem czapki, niestety. Następne w kolejności, nurkowanie. Jeżeli nie próbowaliście, a chcielibyście spróbować, Gran Canaria jest świetnym miejscem, dlatego gdyż, po pierwsze, nie ma nic niebezpiecznego w wodzie, w związku z czym nie ma co się bać, jeżeli ktoś tam się bawia rekinów, czegokolwiek, to tutaj tego nie uraczy. Przynajmniej nie żarłacza białego.
Druga rzecz, widoczność przekracza 20 metrów. Trzecia rzecz, współpracuję z polską szkołą i polskimi instruktorami, w związku z czym, jeżeli nie mówisz po angielsku, może być to świetne miejsce, aby spróbować. Jest to gdzieś w połowie między Bałtykiem, w którym nic nie widziałem, a Egiptem, no, który ma rafę, to jest piękny, ale też jak tam spróbujesz pierwszy raz, to wszędzie indziej będzie B. A jak spróbujesz tutaj i będzie zajebiście, polecisz do Egiptu, wejdziesz jeszcze raz pod wodę, to będzie jeszcze większe wow, a już będziesz miał doświadczenie. Również można zrobić kurs i to w 2 dni i można mieć papier z PADI, który pozwoli ci nurkować praktycznie na całym świecie, bo mają większość rynku i wystarczy, że ci sprawdzą w komputerze, nawet jak zapomnisz swojego certyfikatu i normalnie idziesz, nurkujesz. I do tego to ci się wpisuje jeszcze do rejestru nurkowań. Także polecam. To chyba nigdy nie będzie otwarte. Miało być otworzone w zeszłym roku i wiadomo co zepsuło to, nie? Jak już wspomnieliśmy o nurkowaniu, to czas na snorkeling czy freediving. Jeszcze lepszy stosunek jakości do ceny od katamaranów ma snorkeling. Robiłem o tym już wideo. Także możecie znaleźć na kanale. Jeżeli chcielibyście coś zobaczyć niskim kosztem, to albo weźcie ze sobą, albo kupcie za 15 euro w Decathlonie zestaw do snorkelingu i idźcie pod wodę, tylko nie w Playa del Ingles, gdzie jest tylko piach, tylko miejsce takie jak Arinaga, Amadores na zewnątrz, w sensie nie na plaży, tylko na zewnątrz przy rafie, czy w Tauro Laguna, czy nawet w Pasito Blanco, albo Mogan. Możecie zobaczyć troszeczkę pod wodą, bardzo niskim kosztem. Czasami wiecie, jedna z moich ulubionych aktywności, generalnie polecam. Niskim nakładem kosztów naprawdę może być całkiem fajne, nawet całe wakacje, bo ja jak byłem na wakacjach, to i tak byłem pod wodą co drugi dzień. Mogło tego zabraknąć, jak mnie oglądacie, to wiecie, że ostatnio szalałem na punkcie surfingu, w związku z czym następny punkt, surfowanie. W Polsce nie jest za bardzo popularne z racji krótkiej fali na Bałtyku, ale no na oceanie jest troszeczkę inaczej i już tu nawet na południu do nauki fale będą dobre. Dla tych, którzy już latają, to wtedy jest północ wyspy, 2-3, a i większe czasem fale, natomiast tutaj na południu niemal zawsze jest pół metra do metra, czyli idealne po prostu do nauki. Jeżeli nie próbowałeś, chcesz poczuć odrobinę wolności, a przynajmniej wolności w rozumieniu łysego, spróbuj surfingu. Jeżeli jesteś samoukiem, wypożycz sobie deskę na tydzień i szlifuj we własnym zakresie, a jeżeli chcesz się nauczyć surfować i stanąć na desce w pierwszy dzień, zapraszam na brief na Instagramie albo na Facebooku. Mój dobry, serdeczny koleżka Jasmin z Czarnogóry pokaże ci co i jak i w pierwszy dzień będzie stawać i jest na desce, jest pięknie. Moi drodzy, numer jeden, nie mogło być inaczej, to jest plażing. Tak, jeżeli chcecie się zrelaksować, to chyba nie ma nic lepszego jak po ciężkim roku pracy po prostu pierdolnąć się na plażę i leżeć, o tak. Dokładnie, słuchajcie, mamy najdłuższą plażę na Kanarach tutaj w Playa del Ingles, zresztą zrobiłem o tym film, który możecie zobaczyć u mnie na kanale. Jest tych plaż tutaj sporo i właśnie w Playa del Ingles i małe plaże sztuczne jak Puerto Rico, Amadores czy Mogan czy Anfi, dzikie plaże jak Playa de las Mujeres. Właśnie jeżeli interesują was dzikie plaże, bo do tej pory to robiłem te takie turystyczne, dajcie znać w komentarzu na dole, a już mam kilka ciekawych propozycji w głowie, co wam mogę pokazać. Ja akurat lubię takie plaże, gdzie nie ma za dużo ludzi. No też trzeba czasami odpocząć. I to jest chyba największy powód, dlaczego ludzie przyjeżdżają na Kanary. To po prostu złoty piasek, turkusowa woda, słoda zresztą całkiem mocno, niebieskie niebo i słońce.
Tak więc, moi drodzy, dobiegamy do końca filmu. To była moja subiektywna lista top 10 aktywności, które warto robić na Gran Canaria. Zapraszam do merytorycznej dyskusji w komentarzach na dole. Mam nadzieję, że wideo się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji. W razie jakichkolwiek pytań, again, komentarze na dole. Ja Was pozdrawiam cieplutko. Trzymajcie się. Cześć. We'll be right back.